pół godziny. Tyle wystarczyłoby uwolnić około 300 osadzonych. Brawurowego odbicia więźniów z radomskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa dokonało 9 września 1945 roku około 150 żołnierzy antykomunistycznego podziemia pod dowództwem Stefana Bębińskiego, pseudonim Harnaś. Wjechali oni czterema wojskowymi samochodami do centrum Radomia, wysadzili więzienną bramę i odebrali strażnikom klucze. Część więźniów sama wyważała drzwi. W ramach akcji uwolniono 300 więźniów politycznych i 60 żołnierzy Armii Krajowej. Miejskie uroczystości odbicia radomskiego więzienia i uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą przy ulicy Malczewskiego. Upamiętnienie wydarzeń sprzed 77 lat uhonorował także m.in. uroczysty przemarsz pod pomnik Armii Krajowej, przegląd kompanii honorowej, apel pamięci i salwa honorowa. Czcząc dzisiaj pamięć tych poległych, pamiętajmy o testamencie Armii Krajowej, o tych, którzy oddając życie prosili nas, żebyśmy w wolnej Polsce szanowali nasze obyczaje, nasze tradycje i żebyśmy nigdy nie zapomnieli o historii. O nich, którzy walczyli i o tych, którzy przyszli po nich, którzy cierpieli też w komunistycznych kaźniach i w komunizmie. Uroczyste obchody tamtych wydarzeń zorganizowali Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu Radom, Dowódca Garnizonu Radom i Prezydent Miasta Radomia.